Dzisiaj na dobre rozpoczęcie vloga rozpusta śniadaniowa, czyli gofry bananowe z lodami. Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja właśnie zmykam do centrum handlowego, ponieważ wczoraj wieczorem zdałam sobie sprawę, że nie mam prezentu dla mojego kolegi, do którego dzisiaj idę na imprezę urodzinową, także jest to ostatnia szansa, aby coś dla niego kupić. Jeszcze nie zdecydowałam co, ale pochodzimy po sklepach i mam nadzieję, że coś fajnego dla niego znajdę. Szybko poszło z tym prezentem, stwierdziłam, że planszówka będzie taka najbardziej uniwersalna i raczej powinna się spodobać. Gotowa do wyjścia, prezent jest, także zaraz łapię Ubera i jadę na imprezę. Robię dzisiaj pizzę i pierwszy raz będę ją robiła w tej takiej mojej podróbce Thermomixa. Ja zawsze ciasto wyrabiałam sama, ale to też zawsze było bardzo na oko i generalnie ja się w ogóle nie trzymałam żadnych zasad i żadnych proporcji, co zapewne nie jest zbytnio dobre, ale jakoś wiecie, chciałam tak pobudzić moją kucharską, artystyczną duszę. Dzisiaj zrobimy wszystko od mililitra, od grama, żeby ciasto wyszło idealne, mam nadzieję, bo właśnie w książce kucharskiej, która była dołączona do tego ala Thermomixa, to się nazywa chyba Eldomix? Eldom? Eldom Perfect Mix, ale w skrócie jak dla mnie Eldomix. I właśnie w tej książce było ciasto na pizzę. Ja tym całkowicie zapomniałam, no a że dzisiaj stwierdziłam, że chcę pizzę na obiad, to będziemy robić pizzę i zobaczymy, czy cokolwiek nam z tego wyjdzie. Pośpieszyłam się z tym robieniem pizzy, bo okazało się, że nie mam mąki, a to jest chyba najważniejszy składnik, także idę do Żabki. 400 g mąki pszennej mamy. Jedna łyżeczka cukru mamy. Jedna łyżeczka soli mamy. 20 g świeżych drożdży. No, moje były zamrożone, ale są. Dwie miarki wody i pół miarki oliwy z oliwek. Woda jest, oliwa jest. No oczywiście ja za nic w świecie nie potrafię zrobić idealnego kręgu albo kwadratu, więc mamy coś takiego, jakąś nową figurę geometryczną. Chyba nie ma takiej tragedii. Dodałam brokoli i pizza od razu wygląda 10 razy ładniej. Zaczęłam oglądać nowy serial. Jestem już w połowie sezonu, oglądam teraz Outer Banks. To jest serial oczywiście Netflixowy, bo ja niczego innego nie oglądam. Za Netflixa płacę, także trzeba z tego korzystać. To jest taka, powiedziałabym, typowa młodzieżówka. Główne role, główni bohaterzy mają tam jakieś, nie wiem, chyba 16-17 lat. Oczywiście nie wyglądają, ale czy kiedykolwiek w serialu Netflixa 16-17-latkowie wyglądali na tyle? Nie, nie okłamujmy się, ale powiem wam, że naprawdę całkiem się wciągnęłam. Jest taki, wiecie, właśnie do pooglądania wieczorem albo jak jecie jakiś obiad. Serial jest przygodowy, ale wątki poboczne też są naprawdę bardzo fajnie zrealizowane. Jest przyjaźń, miłość, jakaś zazdrość, ukazanie biednej części społeczeństwa i bogatej części społeczeństwa. Także jak na razie bardzo mi się podoba i myślę, że do jutra go pewnie skończę. Są wakacje, więc w sumie chyba nie powinnam mieć żadnych wyrzutów sumienia. Też w ogóle jak tak spoglądałam sobie w podgląd, to jak śledzicie mnie na Instagramie, to wiecie, że jestem obecnie na takim etapie rozmyślania nad moimi włosami, bo nie za wiele z nimi robiłam od 2 lat i troszkę jakoś tak zaczyna mnie to wewnętrznie strofować.
Chodzi o to, że po prostu chciałabym dokonać jakiejś zmiany i okej, wiem, 4 miesiące temu miałam włosy różowe, to była dosyć duża zmiana, no ale ten róż się wypłukał i znów mam krótkie blond włosy. I tak właśnie rozmyślam sobie już od dobrego chyba miesiąca, co tu z nimi zrobić. Obecnie jestem na etapie takich rozterek, czy poprawiamy ten blond, czy wracamy do mojego naturalnego, tego brązowego koloru włosów. Dzisiaj na przykład uważam, że brązowy to jest super pomysł i powinnam do tego koloru wrócić, ale przypuszczalnie jutro stwierdzę, że nie, ten blond to jest jednak fajny kolor i ja chcę zostać przy blondzie. Kobieta zmienną jest, ale na pewno jestem zdecydowana na to, aby trochę te włosy zapuścić. Zobaczymy, ile będę miała cierpliwości i wytrwałości, aby to faktycznie zrobić, bo jednak plusem krótkich włosów jest to, że są naprawdę bardzo wygodne i też nie trzeba o nie aż tak bardzo dbać, ale zobaczymy. Na razie plan jest, aby po prostu trochę je zapuścić i no zobaczymy, jak to będzie, a z tym kolorem to nie wiem, okaże się, jak pójdę za jakieś, nie wiem, może 2 miesiące do fryzjera, wtedy zapewne podejmę decyzję siedząc na fotelu i mając fryzjerkę obok mnie, która już po prostu będzie tylko wyczekiwać tej odpowiedzi. Muszę wam pokazać mój nowy, ulubiony gadżet. Kupiłam parę dni temu odkurzacz i słuchajcie, ja jestem nim po prostu zachwycona. To jest moja nowa, ulubiona rzecz w tym mieszkaniu. Śmiałam się już na Instagramie, że to już ten wiek, kiedy człowiek zaczyna się cieszyć z takich rzeczy jak na przykład odkurzacz, ale on jest naprawdę fantastyczny i odkurzanie stało się moim nowym, domowym hobby. To jest tak wygodne, po prostu sobie chodzicie i jeździcie tym odkurzaczem. Ja taki odkurzacz kupiłam mojej mamie na jakieś urodziny albo Dzień Matki. Ja wiem, że to jest może taki troszkę średnio romantyczny prezent, ale mojej mamie naprawdę bardzo się podobał i ona właśnie tym odkurzaczem była zachwycona i powiedziała, że jak tylko będę miała jakiś przypływ gotówki, to że powinnam sobie kupić. No, że właśnie odkurzanie tym starym odkurzaczem, który jest ciężki, jeszcze ten długi kabel, jest strasznie takie, że po prostu odechciewa wam się to robić, zanim zaczniecie, to stwierdziłam, że okej, to jest chyba czas, aby zakupić nowy odkurzacz i ja teraz po prostu cały czas tylko myślę, kiedy będę mogła ponownie odkurzać, bo tak świetnie mi się to robi z tym sprzętem. Przeglądam właśnie księgarnie internetowe, bo stwierdziłam, że nadszedł wreszcie ten czas w moim życiu, gdzie chciałabym zacząć czytać książki po angielsku. Ja wiem, jak może to, wiecie, abstrakcyjnie dla niektórych z was brzmi, że ona ma jakiś problem z czytaniem po angielsku, czy o co chodzi. Właśnie chodzi o to, że ja zawsze wzbraniałam się od tego, mimo tego, że ja uczyć języka angielskiego bardzo lubię, to jakoś tak czytanie po angielsku nie za bardzo mi podchodziło. Miałam chyba ze 2-3 próby i wszystkie kończyły się fiaskiem, ale przez to, że teraz nie mam praktycznie w ogóle do czynienia z tym językiem i jedyne, co w sumie robię, aby go nie zapomnieć, to oglądanie seriali po angielsku na Netflixie, a jednak no, czytanie dużo daje, więc stwierdziłam, że to jest dobry moment, aby dać jeszcze raz szansę książką po angielsku i mam nadzieję, że tym razem się polubimy i być może będzie to, nie wiem, miłość od pierwszego wejrzenia. Zamówiłam 21 lekcji na XXI wiek i Homo Deus, czyli krótką historię jutra. Ostatnio czytałam Homo Sapiens od tego autora i bardzo mi się podobała, także mam nadzieję, że tak samo będzie z tymi książkami. I jeszcze wzięłam sobie Potęgę Podświadomości, co prawda po polsku, bo nie było po angielsku, ale też słyszałam wiele pozytywnych opinii na jej temat, także no nie mogłam pominąć tej pozycji i w ogóle generalnie te książki były naprawdę relatywnie tanie, w szczególności te po angielsku, bo niestety książki po angielsku w Polsce są zazwyczaj bardzo, bardzo drogie. Także to 30 zł za książkę? Nie ma takiej tragedii. Ja dzisiaj mam plan dużych zakupów. Przyjechałam właśnie do Ikei i tutaj też w tym jakby centrum jest wiele innych sklepów, do których z wielką chęcią się wybiorę, ale też muszę pojechać do jakiegoś marketu na zakupy jedzeniowe, także dzisiaj po prostu cały dzień będzie
będzie jeden wielki shopping. Chciałam sobie kupić dwie lampki do wina, bo generalnie zazwyczaj nie mam wielu gości, jestem tylko ja i ktoś. Natomiast wszystkie są w sześciopakach, ja nie mam miejsca na tyle lampek. Dobra, znalazłam pojedyncze sztuki. Ja dzisiaj tyle przeszłam, mam wrażenie. Jestem ciekawa, o, mogę sprawdzić moje kropki? Tylko 7 tysięcy, ale czuję się jakbym zrobiła z 17 i jeszcze przebiegła maraton. Ja byłam poza domem ponad 6 godzin, cały czas chodząc po jakichś sklepach i szukając różnych rzeczy. Nie dość, że płaczą moje nogi, to jeszcze przypuszczam, że konto bankowe również. Sporo rzeczy kupiłam do domu, ale z nimi będę nagrywać osobny film, także tutaj za wiele Wam nie pokażę. Zrobiłam też duże zakupy takie jedzeniowo-żywnościowo-chemiczne, że tak ujmę. Byłam w Carrefourze i zapłaciłam chyba z 200 zł, także albo to ta inflacja, albo po prostu kupiłam sporo. Kupiłam jakieś owoce i warzywa, tutaj jakaś rzodkiewka, awokado, pomidorki. Znalazłam też powidła śliwkowe bez dodatku cukru, więc stwierdziłam, że muszę je wziąć. Tu też z takich ciekawych rzeczy wzięłam jogurt kokosowy, ale w sumie wzięłam też zwykły, normalny, więc ja lubię tak sobie, wiecie, eksperymentować. Z ciekawych rzeczy tutaj jeszcze w ogóle wzięłam mleko roślinne, w ogóle widziałam mleko roślinne z konopi. Bardzo mnie kusiło, ale stwierdziłam, że może spróbujemy następnym razem. Wzięłam też sos sojowy, bo chcę zrobić zupę tajską. Zobaczymy, co z tego mi wyjdzie. No i tutaj jakieś tam, wiecie, takie jakieś ketchup, majonez, herbatka na dobranoc. Jedyne, o czym teraz marzę, to albo położyć się do łóżka, albo obejrzeć serial. Ewentualnie może być dwa w jednym. Ja z wielką chęcią, ale trzeba wziąć prysznic i montować tego vloga, a zaraz jest już 11 w nocy i kiedy człowiek ma spać, ja się pytam. Tak to jest właśnie z tymi vlogami, że człowiek tutaj się świetnie bawi, nagrywa jakieś zakupy, gotowanie i tak dalej, a później po całym dniu trzeba to montować. Ja się zastanawiam, ile ja tygodni w swoim życiu spędziłam na montażu filmów. Naprawdę, bo ja mam filmów bardzo dużo na kanale, nawet już powiem Wam, że nie wiem ile. Ja już całkowicie straciłam rachubę, ale będzie chyba ich z ponad 500 na pewno. Czy ja mogę to gdzieś sprawdzić? Dobra, na telefonie takiej informacji nie posiadam, niemniej jednak tych filmów jest dużo, bardzo dużo. Boże, już ziewam, już po prostu chcę iść do łóżka, ale powiem Wam, że to jest jakieś takie lekko zadziwiające, szokujące, przytłaczające, że ja tyle filmów w swoim życiu zmontowałam. I te moje biedne oczy, które musiały zdzierżyć ten jasny ekran komputera. Nie, no tak naprawdę to się śmieję, bo ten montaż, który ja wykonuję, wcale nie jest taki skomplikowany, no bo co ja nagrywam? Jakieś, wiecie, urywki ze swojego życia, także później tylko coś tam dodać, przyciąć, wyciąć, usunąć. I w sumie film jest gotowy. W ogóle zdałam sobie teraz sprawę, że ja w piątek, 24 lipca, skończę 21 lat i pół roku. Ja wiem, że nikt z Was nie obchodzi półrocza, ale ja jakoś zawsze obchodzę, w sensie nie obchodzę, ale zawsze 24 lipca mam takie poczucie, że kurczę, już półmetek za mną. Ja wiem, że wciąż są tutaj ze mną osoby, które na przykład pamiętają mojego vloga z zakończenia gimnazjum. To jest w ogóle jakiś taki ikoniczny film, mam wrażenie, bo bardzo często mi o nim mówicie i go wspominacie i wtedy ja się po prostu łapię za głowę i sobie myślę, Boże Święty, kiedy to było? Ale powiem Wam naprawdę szczerze, że ja jak dziś pamiętam nagrywanie tego vloga, w szczególności moment, gdy szłam koło mojego przyszłego liceum z moją przyjaciółką i to się wcale nie wydaje być takie odległe, a to było już ponad 5 lat temu. Ja myślę, że my tego YouTube'a to już po prostu podciśniemy do mojej setki, bo nie, tutaj już nie ma odwrotu. Wyobraźcie sobie, że nagrywam cały czas i pewnego dnia jestem Olą, która ma już na przykład, nie wiem, męża. Może się jakiś znajdzie, no zobaczymy. Jakieś, nie wiem, może tam dzieci albo kot.
i wtedy ktoś z was mi mówi: Ola, ja cię pamiętam, jak ty nagrywałaś tego vloga z zakończenia gimnazjum. Ale w ogóle tak już po prostu z głębi serca, że tak ujmę, jest mi naprawdę bardzo miło, że tyle ze mną wytrzymaliście. I to jest niesamowite, że razem dorastamy, razem się starzejemy i że gdzieś tam od czasu do czasu zerkniecie na moje filmy po tylu latach. No jakoś tak, nie wiem, tworzymy taką moją historię YouTube'ową i bardzo jakoś tak po prostu, wiecie, ciepło i przyjemnie mi się o tym myśli. Też ostatnio w ogóle rozmawiałam z moimi znajomymi, które są influencerkami znanymi. Nie będę tutaj może mówić nazwiskami, bo nie wiem, czy chcą się przyznać, że mnie oglądały, jak były młodsze, ale właśnie powiedziały mi, że jak one tam były w wieku jakoś, nie wiem, 12-13 lat, to ja byłam po prostu ich idolką. I jak one mi to powiedziały, to słuchajcie, ja już poczułam, że to światełko w tunelu jest blisko, że ja naprawdę się starzeję. Serio, ale po prostu usłyszeć od osoby, która jest teraz, wiecie, waszą kumpelą, jakąś znajomą, jakaś mucha mi tutaj przeleciała właśnie przed nosem, że ona kiedyś was oglądała zaciekle i po prostu byłyście dla niej idolką. Brzmi to strasznie nieprawdopodobnie, ale ja po prostu, jak one mi to powiedziały, to ja byłam taka: o mój Boże, naprawdę? Także jeśli ktoś z was mi powie, że ja nie mogę się czuć staro, to ja wam powiem, że mam 100% prawo, aby przynajmniej pod względem YouTube'owym czuć się naprawdę już prawie że na emeryturze, bo to będzie niedługo chyba z 8 lat. No jakieś takie wspominki mnie wzięło wieczorową porą. Słuchajcie, no to już ten wiek, kiedy człowiek wspomina, jak to mu się żyło kilkadziesiąt lat temu. Dobra, słuchajcie, już bez tutaj żartów. Dzięki śliczne za obejrzenie tego vloga. Mam nadzieję, że się on wam spodobał. Jeśli tak, pamiętajcie o łapce w górze i może o subskrypcji. Jeśli jest ktoś jeszcze na tym świecie, kto mnie nie znał lub nie poznał w 2013 roku. Także dzięki, buziaki i hej!